Cześć, tu Madzia i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 3. Dzisiaj nasza perypetia samotnego Maćka z kotami. Ktoś słusznie stwierdził, że to iście przypomina pewnego polityka z naszej sceny polskiej, który również jest kawalerem obecnie, kawalerem. Taniezowcem. Tak, i teraz właśnie wyskoczył dziwny błąd, bowiem Peggy nam się postarzała i dołączyła do rodziny, nie wiem z jakiej racji, bo ona do rodziny nie należy, więc po prostu niech się od nas wyprowadzi, bo jej tutaj nikt nie zapraszał do mieszkania. A Maciek po prostu będzie miał kolejną współlokatorkę. Mówiliście, żeby... w obrębie tego otoczenia. Żeby Maciek za Peggy się wziął. Jak widać, też się postarzała, więc nie ma za kogo się brać. Może nowa lokatorka, jak przyjdzie, to będzie miał do niej więcej szczęścia. Gdzie ty jesteś? Dlaczego ty wlazłeś do wanny i nabrudziłaś tu? No właśnie, ubierz się w to. Brzydko się ubrać w ogóle. Tak, wyrzuć się stąd. Dziękujemy, do widzenia. No to rodziny się wkupić chciała, jaka taka o... Tak, Maciej sam zostaje. Nie wiem, dlaczego tak się zrobiło, przecież przedtem ten czarny, co z nami mieszkał, nie pamiętam jak się nazywał, nie wkupywał nam się do rodziny. Weź to wyłącz. Jak on się nazywa? Już muszę poszukać. Jest. Chad. A on też się postarzał. Samych starych lokatorów, ale w ogóle ile tutaj jest starych ludzi teraz? Może za to by się wziął? Za Oliwię. Asię trochę przypomina. A spróbuję ją dzisiaj zaprosić. Zobaczymy. Dlatego dzisiaj Maćkowi zrobimy urodziny. Słuchajcie, będzie już dorosły. I zobaczymy, czy jaką pannę sobie wyrwie. W sumie już jako takiej żałoby nie ma, żałoby tej. Bo Biściusze została. Klikierek, gdzie ty idziesz? Tam sobie idziesz. Idź. A co malutki robi? Nasz mruczek. Śpisiu, śpiłeczko. Trzeba byłoby mu coś tam kupić. Zaraz ty byś sobie użył. Musimy się tobą troszeczkę zająć tu. O, a potem sobie zjedz. I będzie ci na pewno lepiej. Maciek, czy ty dzisiaj pracujesz? Maciek pracuje, dobrze. O, i być może będzie miał awans. Więc jak wróci z roboty, to niech sobie pogada właśnie z tą, co wam pokazywałam już przed chwilą. No jest ciekawa, jeszcze prysznic nie weźmie. Tylko zaraz, bo mały pewnie tu będzie przeszkadzał. Niech śpi tu. Biściucha wylazła! Gdzie jest Biściucha? Aha, poduszeczką straszy, super. Kochany kotecek. Wstawaj, Maciej. Jest Biściucha. Dobra, uciekaj. A Maciej, ty musisz właśnie zjeść. Kolejny odcinek, wiesz, trzeba będzie cię przebrać, jak już się postarzejesz. No. Czego ty, Feliksie, chcesz? Kontaktów, ojoj. Zaraz Maciek się z tobą pobawi. Jak tylko się wytyguje, wiesz? Zaraz chodź, o masz. Poszczotkujemy koteczka. Weźmiemy, no. Pochwal. Nie, to za to cię zganimy akurat. Wybacz. Uczucia, obwąchać dłoń. Ugładzimy. Już lepiej ci troszkę? No, to jeszcze ty jego powąchaj ze dwa razy. I będzie. A Maciek niech może zadzwoni do tej. Gdzie ona jest? Tu jest. Weź nią pogawędź. Czyżbyśmy mieli nową współlokatorkę? Nie. Ale ja nie chcę takiej współlokatorki. Gdzie ona jest? Trzeba ją do domu odwołać. Aha, ona dopiero jedzie. Nie, ale ja jej nie chcę. Ja chciałabym jakąś młodą, gorącą osiemnastkę dla Maćka. Najlepiej. Maciek, ty... Aha, mało masz jeszcze. Zaraz poczekamy na tą, to niech koty się mną zajmą, tak? Koty mnie osyczyły. Jest, dobra. Wybacz, ale ciebie musimy odesłać. Do widzenia. Czyli kolejna współlokatorka będzie jutro. Dlaczego te wszystkie koty na mnie syczą? Coś nie wiadomo, co robią. W sumie, Maciej, ty masz jeszcze czasu, to sobie pograj. Chciałbyś mieć mistrzostwo. Ja nie widzę
ku temu przeszkód. Nie, ty jeszcze masz. O, widzisz. Może ci się uda. Dobra, co robię Mruczuś? Mruczuś jest taki słodki, on jest taki malusi. Jehoho. Nie, kochany, i ta łatka taka na plecach. Tak jak w filmie Uwolnić Orka. No śliczne. Aha, no ci do pracy już będziesz miał. Dobrze, panie, do pracy. I pracuj ciężko. Chciałabym, żebyś miał awans. Ojo, jakie to jest słodkie. Tak będę cały odcinek jęczał, jakie to jest słodkie. Weź zacieśniaj więzy, w końcu to twój brat chyba, nie? Brat przyrodni, no tak, tak poniekąd powiedzmy, że brat. No. Daj go powąchaj, o. Ojciec, no. Możecie się pobawić? O, to będzie urocze. O, bardzo słodki. Dobra, ale przyspieszmy. Maciej niech sobie tam pracuje. Szkoda, że ta lokatorka nie może przyjść już dzisiaj. O, Felix poluje. No, widzę, gdzie on poluje. O, tu poluje. W ogóle ty teraz biegasz. Czaj się dalej na te ofiary. Ty masz już mistrzostwo? Nie masz. Mogłeś mieć. Oj, płacz za bziuchu, płacz. Jeszcze tylko 7 godzin i ci przejdzie. No jeszcze zaraz punkty zobędziesz. Jeszcze z domku chcesz obserwować. Dobra, zaraz to się załatwi. Po co ci Maciej teraz w sumie dwa samochody? Jestem ciekawa. Tu chciałeś rozglądać się. Felix oczywiście spać. Nie, to klakier. Ale ty byś podrapał najpierw. Potem idź sobie spać. A Mruczuś? Mruczuś tu przyszedł. Podrap, no drap, drap. Jeszcze zaraz sam się wyczyścisz troszkę, żeby był schludny. O, tutaj sobie zjedz. I sobie potem użyj. Tak. Maciej, długo jeszcze awans będzie? No. Ma być. O, nawet podwyżka jest, wow. Tak, iście podziwialiście mój ostatni opis do filmu. Wiem, starałam się naprawdę. Dzisiaj będzie normalny. Dobra, ale tamten odcinek był taki lekko szokujący. Aha, i zrobię to, co mówiliście. Nie ma. Za to sobie jakiego chwaściora trzeba kupić, tylko chwilę. To trzeba sprzedać, bo to nie nasze, to dostaliśmy, tego nie chcemy. Kupmy sobie jakąś chabazię. Może być ta. Nie lubię w sumie. Dobra. I lecimy dalej. Jaszczurka teksańska. Kto? Felix. Pokaż, jak to wygląda. Takie ciapate troszkę. W ogóle trzeba świnkę morską na szynę karmić. Maciej kogoś poznał. Czyżby nowy lokator już teraz przyszedł? Nie. Nie wiem, kogo tam poznał. Kogoś poznał. No, kim teraz będziesz? To jest główny technik? Osobisty asystent. Wow. No, ale wszystko ma na maksa, czyli w sumie tak szybko, łatwo, miło, przyjemnie. Wróć na karm Logana. Zobacz, dzisiaj co? Środa. O, widzisz pocztę. Idź weź. Dlaczego nie chcesz poczty wziąć? Weź, nie pyskuj. A może byś sobie ten profil na portalu randkowym założył, co? Nie, dobra, poczekamy do rana, słuchajcie. Zobaczymy, co on tam wykombinuje. Jaka będzie ta lokatorka nowa. I wtedy nad tym pomyślimy. A, dlaczego same stare kobiety na mnie lecą? Znaczy na Maćka. Gdyby na mnie leciały stare kobiety, to byłoby przerażające. Jesteś słodki. Uwielbiam cię normalnie. Czy ty będziesz sobie spał na razie? Albo nie, o tutaj, chodź spać na dywaniku. Musisz się przenieść tu, żeby ci było cieplej. No, Maciej sobie musi humor poprawić. O której ty teraz pracujesz? 13.18, czujesz sobie bez zmian. Nastrój sobie poprawiłeś, to jest git. Kochany jest. No, to jeszcze tylko weź sobie ten prysznic.
Jeść ci się w sumie nie chce. No i idź sobie spać. Ja się teraz do nocy kotami zajmę. No, ty śpisz, a drapanie to kto zrobi? Drap. A klakierek? Klakierek, dobrze. Ciebie tak jakby troszkę tepało, kocie, ale to nic. Dobrze, jak skończysz, to idź sobie tutaj użyj. Potem możesz zjeść. Ciekawe, czy idł dzisiaj wylezie. Jakbym u fosa słyszała. Nie, to był ten. Mistrz zastawa. To było zombie. Co robi klakier? Klakier śpi, ale też go wyślemy na polowanie. Przynajmniej w dzień będą mi te koty spały. W sumie jak przystało, no koty, nie? Ty jeszcze nie umiesz polować, ale ty tutaj sobie podrapisz zaraz. Toaletka jest tu. Użyj. I może z tego będziesz jeść. No jest słodki, no. Patrzcie na to pyszczak. I ma dwa inne kolory oczków. To jest kochany. No co nikt dzisiaj z grobu nie wyłazi? Kto rozpalił? Dobra, powiedziałam, ktoś wylał. Zaraz zobaczymy. Ale żeby zombie mi rozpalało ogniska. Asia wylazła. Dzień dobry. W sumie Macie byś się obudził i porozmawiał troszkę z żoną, wiesz? Czemu nie mam żadnych opcji? Może jak przylezie gdzieś tu bliżej będą... O! Kąpiel nago. Ho, ho, ho. O, o, o! Ktoś jeszcze wyłazi. Tadeusz? Tadeusz. Mogłaby Madzia z Asią wyleźć, byłoby śmiesznie. Tu jest Asia. Może jak on się obudzi, będzie miał opcję z nią. Ma. Weź poentuzjazmuj się do niej zwierzętami. Patrz, kochani, ja mam troje zwierząt. Czy ty się boisz Asi? Weź ją pocałuj czy coś. To twoja żona w końcu, de facto. No. Coś może zostać dłużej, jeszcze coś. Będziesz straszyła lokatorów. No, więc Maciek teraz chwilę radości przeżywa, bo żona wróciła. Jak jest za dużo simów chyba w świecie pozagrubowym. Dobrze, ale Barabara nic nie stoi na przeszkodzie. A, ten osiągnął mistrzostwo. Tak, świetnie. Dobra, to sprzedajmy w takim razie. I. Możesz sobie coś kupić. Kochanego zwierzaka mu kupmy. Ty coś masz? Nie masz. Ojoj, pazurek. To nic. Tak, wy już u siebie tutaj. Strasznie mi się teraz ich pokój podoba. O, Asia jest zmęczona, to akurat będzie mogła pójść spać. Tylko już czwarta nad ranem, więc Maciek też niech wróci jeszcze do spania. Czemu nie? Kto jest taki ohydny? Maciek! Czy tobie coś odskoczyło, że ty w garniturze śpisz? Pośpij trochę dłużej. A dzisiaj czwartek, dzisiaj Maciek do pracy nie idzie. Bo. To wiecie co? To dzisiaj zobaczymy. Tą lokatorkę, co przyjdzie. Asi trzeba będzie się szybciej pozbyć w takim razie. Co się znowu stało się? Była świetna zabawa, Felix złapał. Aha, ten osiągnął ekspertem od pełzaczy. Fajnie. Dobra, to Maciek poczeka na tą lokatorkę. Zobaczymy, kto to będzie. Może się za nią weźmiemy. A później, jak się nie weźmiemy, to założymy portal randkowy. Zobaczymy. Ale dzisiaj jest wolne w sumie, to Maciek ktoś mógłby na gitarce sobie pograć. Dobra, jedz. Jak wy tam kociaki sobie jeszcze łapiecie? Dlaczego nie dostaliśmy zysków z tego, z kurortu? Rano. Czy ja nie widziałam?
Dobra, zobaczymy, że teraz przyjdą. Aha, Maciej już je. Dlaczegoś ty się tak odstawił, jak stróż Boże ciało? Zaraz tata nowa przyjdzie z samego rana. Teraz ją obadamy. Tylko wcześniej sobie niech pogra. O, jeszcze Derek przylazł. No siema. Wesoła rodzinka przyszła. Jeszcze ktoś? Nie, tylko Derek łazi. On mnie nie lubi. O, mamy nową lokatorkę. Pokaż się. Tiffany. Boże, kolejna stara. Nie, nie, kończę z lokatorami. Kończę, sama sobie babę znajdę. Koniec. Wyłącz to. Umów się z tą, co mi się spodobało na samym początku. Chyba, że też już jest stara. O, ta jest niezła. Która lepsza? Marina? Czy Olivia? A zaprosimy obie. W ogóle właśnie jest dzisiaj dzień wolny, zróbmy imprezkę z ogniskiem. Urządź przyjęcie. Zróbmy o... jak pogrzeb? Kota? Prezes z ogniskiem, może być o 12. Swobodny. Dobra, przyjaciół. Zapraszamy same kobiety. Ładne, piękne i seksowne. No, skończyły się. Dobra, zaprosimy tą. Beata. Ładne imię. Ta jest jakimś wampirem, widzę. Dobra, jakiego faceta też zaprośmy, bo o tym będzie. Tak, zaraz powiecie, że mam podobania tutaj do blondynek. Jeszcze są Brandy. Dobra, weźmy to dziwadło. A z pracy ktoś? Nie, no tych starych tryków nie będziemy brać. Dobra, niech Maciej w takim razie zamówi pizzę, skoro chce. Dostawa pizzy, dzwoń. Zaraz, bo tu koty chyba troszkę nieszczęśliwe są. No jejku, jesteś głodny, no to nie wiesz, gdzie miska jest? A tak samo ty, do toalety. Potem jeden z drugim się tutaj wytygować. Zostaw to, podaj. No, idź, przebierz się w ogóle w strój swobodny na co dzień. Jaki ty miałeś drugi? Dobra, niech będzie ten drugi. I rozpal ognisko. Aha, ta sprzątaczka przyszła. Dobra, a ty jak się najesz, chodź tu. No, skorzystaj. I też podejdź tu, będziesz się bawił. Miał, miał. Dobra, koniec tego jedzenia, jak malutki. Malutki, dobrze. Kobieto, spadaj, wyłączyłam lokatorów. Sio. Kysz. Dobra, Maciek jeszcze nie weźmie szybki prysznic. O, jest impreza! Aha, człowiek się pojawi, odbierz pizzę. Aha, pizza się sama odebrała, super. Dobrze, ja preferuję zawołać wszystkich, niech się najedzą. Wtedy są już szczęśliwsi. O, Maciej, Maciej... O, Maciej pogra na gitarce. Weź graj solo. Ta jest fajna. Jezu, ale cycki ma takie wielkie, że się dziwię, że się nie przewraca pod nimi. Jak się znamy? To ta, tak? A, osobistość? Patrzcie nawet. Ona jest nimem. Nie, a ona się postarzała. Dobra, to z tej nic nie będzie. Weźmy tą, jakoś poznajmy może. Poplotkuj. Dobra, skończ to graj, niech to inny się czepi. Nie wiem, dlaczego w tym mieście wszyscy tak szybko się starzeją. To jest aż podejrzane. O, i ta jest też ciekawa. Ty też ją tutaj obeznaj. O, chociażby.
Pokaż ty się. Roztrzepana tchórz nie cierpi przyrody. Jednym swoją ofermę. Dobra, zostaw. No tak, z tą chciałam, żebyś porozmawiał. Weź. Nie, nie chwal się wyglądem, bo uzna, że jesteś jakiś, nie wiem, niedotygowany. O, możesz też zwierzątkami się poentuzjazmować. Ta? Pychaj, jest arogancka, świetnie całuje. No powiedzmy, że trochę lepsze cechy ma niż tamta. A zapytajmy tej, czy jest singlem. Dobra, ta jest singlem. Gdzie jest tamta druga? Nie do ogniska poleźli. Tak, ognisko się nie pali. Idź rozpal ognisko, to jest impreza z ogniskiem. I weź tak, no, dorzuć drewna. Dużo, dużo, dużo. Świetnie. No i tą Ince pytaj, czy jest singlem. W sumie ta mi się chyba bardziej podoba. To jest żaden partner. Ale w sumie, bo tamta ma, pokażcie ją. To jest ogólnie pechowca, a to po prostu jest roztrzepanym tchórzem. To takie nawet takie słodkie poniekąd, nie? To się troszkę może poderwi, co? Weź jakoś, o komiksach trochę pogadaj. Teraz może więziozmus da radę z nią zrobić. Jeszcze czegoś się o niej może dowiemy. Maciek śmierdzi. Wszyscy tam śmierdzą. Dobra, to aha, autograf, super. Ja chciałam więziozmysł. I nie chlujna jest, dobra, nie, nie chlujnej to ja nie chcę. To zaraz obadamy. O, zapytamy się o karierę tej. Kolejna, ta, strażaczka. Dobra, ale więziozmy zrobimy. Może czegoś się o niej dowiemy. Aha, sportu się nauczyłeś. Świetnie. A jeszcze coś? Chyba już nic. Dobra, ale może zostaniesz na noc. Może się bardziej jakoś poznam, co? Dobra, to wy się tam bawcie, śmierćcie sobie. A Maciej niech idzie, weźmie prysznic. Zaraz, bo on chciał tutaj... Jest to jeszcze? Nie ma. Chciałem, żeby miał udaną imprezę. Ja następnym razem wszystkie gitary pozabieram wszystkim. Wow. Do tego ogniska chyba już lepiej nie podchodzić. Co ty byś, Maciej, porobił w takim razie? Posprzątaj może w domu. Impreza już powoli się rozłazi. Weź tu też posprzątaj. Ogarnij wszystko jednym słowem. Musiałeś popsuć. Dobra, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy i tak ten profil sobie założyli randkowy. Będziemy mieli większy wybór, no bo ta nawet jest taka spoko, nie? Tylko tak... To jest arogancka z drugiej strony, tamta jest niedotygowana. Nie, trzeba poszukać jeszcze. Ta jest przewrażliwiona. Ta jest z wilkołakiem. Ta jest z wampirem, ta jest stara. Ufosa nie chcemy. Ale ten jest słodki. Gdyby Maciek był kobietą, to mi się za niego brała. No może operacja zmiany płci? To byłoby ciekawe. Dobra, gdzie jest ta, co miała zostać? Niech ona nie zostaje, bo śmierdzi. Tu jest. Czy już im przeszło śmierdzenie, ale ją wyproś. Żeby na nas jednak nie zostawała. I tutaj. Są randki online. A to ty masz niby profil. Sprawdzimy wiadomości w takim razie. Dasz radę to naprawić sam?
Chyba dasz. Ten paparazzi przylas znowu śmierdzi. Dobrze, ale Maciek sobie poradził, naprawił i nie zabiło go. Tyle dobrego. Czego to chce? A, dobra, dobra, już. Dobra, ty się i tak wynoś. Pa, pa. Dobra, zobaczmy te randki. Jakie studia? Spadaj, nie ma studiów. I co jeszcze? Już byłeś na jednym. O, sama to kliknęłam. Tu. No tak, zapisz. I pokaż, czy są jakieś te wiadomości. Ta jest ciekawa. Ale ta mi się wydaje fejmuchem. O, ta jest spoko nawet. Tak trochę a la wampir wygląda. Kto tam jeszcze? Ta jest ciekawa, ale ta jest na pewno jakim wampirem albo wilkołakiem. Po oczach widać. Powiedzmy, że odpowiemy na zaproszenie tej. Morrigan. Dobra. Gdzie ona tu jest? Teraz ją znajść. Jest to Beata. Aha, dlaczego jest wampirem? Kto tam mi się jeszcze podobał? Nie edytuj, tylko wiadomości jeszcze raz. Może... Nie, ona też jakaś taka wampirowata. I ona szuka kumpla. Te liczne spotkania, niech liczy. Dobra, zobaczmy tą, co szuka kumpla. Może ja ją przekonam, że to nie będzie kumpel. Jezu, czy ja na samych tych muszę trafiać? Nie, koniec, to jest zły pomysł. Poza tym śmierdzę, idę brać prysznic i spać. Idź spać. Nie. Może w pracy jeszcze kogoś znajdziesz, co? No ta jest z pracy w sumie. To ta? Ta. Masz faceta? Nie masz. Super. A jakie to masz kobieto cechy? Przewrażliwiona. Oj, baby z natury są przewrażliwione, no to to nic nowego, nie? Może ty byś została troszkę dłużej, co? Nie, ty jesteś tylko członkiem obsady. Ja bym już myślałam, że może szefem jeszcze coś? Może daję jakiego habazia? Patrz, jakie ładne. No. No ja wiem, że ja jestem urocza. Puść oczko. Boże, kto włączył taką muzykę? Tak już ma grać, a nie gra coś sensownego. Może znak zodiaku zapytaj. Zobaczymy, czy o karierę się przyzna. No nawet nie mam ten. Ale jest zaproś jako współlokatora. O, niech zamieszka ze mną. Czego ja znowu śmierdzę? Przecież dopiero co się myłam. Panna. Dowiedzieć się jeszcze dwóch cech. To jaką jeszcze ma jedną? Aha, nie było. Dobra. To. Może zwierzętami się trochę po entuzjazmu. O, a uczelnia? A się zgodziła na tego współlokatora, czy nie? Chyba się zgodziła, bo już nie widzę tej opcji. Dobra, pochwal się za tą ocenę. Może jakie wstępne takie hu. Może pochwal wygląd. Może poślij pocałunek. Głodna jest. I tyle z romansowania. Dobra. Maciek, prysznic spać jutro do pracy. A nie, ona się ścikała. Fu. Weź to wytrzyj po drodze. Idź spać. Resztę niech sobie imprezuje jak chce. Czy klakier ma pchły? Nie ma. Ty jesteś głodny.
Idź sobie jedz. Klakierek też może iść jeść. Nie drap, tylko jedz. Tak? A jak Mruczuś? Mruczuś zawsze szczęśliwy. Maciej, ty miałeś iść spać, nie z kotkiem się bawić. Potem się pobawicie. Jutro do pracy. Ona jest tym? Wróżką? Czemu ja wcześniej tego nie zauważyłam? No nic, trudno. To wylazł. Wylazła bździucha. Jeszcze tam będziemy mogli tutaj sobie ładnie kontrolować. Tak, ona mieszka z nami, fajnie. Skrzydło mam tylko te takie trochę niedorobione, no ale trudno. Ale z tytułu, że jest tą wróżką, to przynajmniej będzie długo, długo młoda. No, to o to nie musimy się martwić. Klakier ma dziś urodziny? Może to już jest ranek? Klakier już będzie stary? Felix jest już stary? Nie wiem, jak to wszystko szybko leci. Dobra. Maciej, aha, ty Maciej jeszcze śpisz. Ty się musisz wyspać, to po pierwsze. Dobra, ty potrzebujesz kontaktów. Lecisz właśnie do Felixa. Ha. Widzi ducha zwierzaka, super. Macie, weźcie się, wywąchajcie. Ja to będę musiała skrzydła zmienić, skoro ona postanowiła z nami zamieszkać. Co ty tu już robisz? Ty miałeś spać! Idź pierdoło. Tak, przynajmniej do 11. Bździucha, sio. Tamta by poszła się umyć. O, są zyski w końcu. Skąd my już mamy 94 tysiące? Wykupiliśmy w ogóle ten stadion do końca, co mieliśmy wykupić? Tak, wykupiliśmy. Co byśmy teraz kupili? Skoro macie ma tyle kasy, to czemu nie? Wiem, szpital wykupmy. Nie, szpital, jest szpital. Tak. Zostaniesz wspólnikiem, a jak wrócisz, wyślij prezenty. Co to jest? Świeżo upieczone. Znowu tamta piecze. A w sumie dziwne, że ci współlokatorzy, ona się zgodziła być współlokatorką, skoro jest swoim uchem i zapewne mieszkała gdzieś w jakimś wypasionym miejscu. Masz, ustawmy jej łóżko, niech nie płacze, że nie ma. W razie czego? Klakierek sobie drapie. Świetnie, że wszyscy się bawili, to ona dopiero teraz się skończyła, po 24 godzinach. No super. Dobra, Maciek zaraz dotrze do pracy. Tutaj ciężko pracy. Od szpitala chyba masz niedaleko. Zobaczymy. Tak, super. Idź pracować. No, idzie do pracy. Pracujesz? Co za on teraz zlecenia ma? Ja nie wiedziałam, co ty masz robić. Promuj film w barach. Od 17. O, to coś ciekawego teraz jest. To już możesz, to idź już, promuj. Nie wiedziałam, że w takiej robocie też można mieć zlecenia. Zawsze było w takich tych profesjach, nie? To jest coś nowego. Ulotki masz rozdawać. Aha, to ja muszę ci pomóc. Fajnie. To tak, są tu człowieki? Masz jakiegoś człowieka. Daj ulotkę. Mogę tobie 10 ulotek wcisnąć od razu? Nie mogę. A, ale to będzie mało efektywne, mi się wydaje. Coś mi tak mówi. Zaraz zobaczymy, spróbujemy rozdać te wszystkie ulotki i będziemy wiedzieć. O, kolejne dwie pójdą.
Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to się opłaca w ogóle rozdawać te ulotki? Jeszcze jedno. Może by przyszedł jeszcze ktoś. O, jest kolejna ofiara. Rozdaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie co, to się w ogóle nie opłaca. On będzie chodził normalnie do pracy, nie będzie żadnych ulotek rozdawał. Zero efektywności dzisiaj w twojej pracy, Maćku. No i co? Do domu. Tyle, co ci powiem. No, a teraz masz cały weekend wolny. A jutro zrobimy tobie urodziny. Dlaczego jeszcze są światełka? Weź się zdejmij, przecież to nie święta. Idź tutaj. Coś tu jest, weź pocztę. Tam kociaki. Drapanie, ojoj. Bo ty spałeś. Pokaż Felix. Weź najpierw rozglądaj się, a potem sobie drap. Klakierek, klakierek jest głodny i się skłaczył gdzieś. Jak tam Mruczuś? Mruczuś siku by tylko chciał. I w ogóle Mruczuś jutro też dorasta. O, to będą podwójne urodziny i Maćka i tego, tego. O, ta się zakochała we mnie, ojoj. Dobra, to są stare. Zbierało się. Dobra, to teraz wysyłaj prezenty. No, 5. Dajesz. Dobra, dzisiaj z pierwszej strony będzie dla dziecka. Niespodzianka. Właśnie, wy prezenty pod choinki już macie poplanowane? Dobra, z przedostatniej chciałam tu. Chciałam dla kobiety, może być dla ciebie. Tak. Z drugiej dla pana. Dlaczego mamy tylko jednego pana? To jest nie fair. Dalej. Też jeden pan? Hello? Mężczyźni, gdzie się podzieliście? Dobra, tutaj panu damy w takim razie. Dobra, teraz poszukamy zwierzątka. Nie pamiętam właśnie, czy widziałam zwierzątka, czy nie. Nie ma dzisiaj zwierzątek. Nie ma zwierzątek. Dobra, to wybieramy trzecia strona, ósma osoba. No, my jesteśmy na szóstej. Trzecia, ósma. Tu jest pięć. Dobra, dobrze. I jeszcze osoba bez awatara. To może być z czwartej strony. Są dwie, będzie tu. Dobra, to pozdrawiam wszystkich, co dostali prezenty i wszyscy, co się tutaj widzieli. I mam nadzieję, że wy prezenty, które dostaniecie w przyszłym tygodniu pod choinkę, też będą fajne. Dobra, to może byś Maciek coś zjadł sobie. Wziął sobie prysznic. Gdzie ta twoja pokraka w ogóle jest? Klakier ma urodziny, wow. O, jakie oczki ma dziwne! Ja to chcę zobaczyć, jak z bliska, wiecie. I ogon mu się na końcu posarzył, tak fajnie. Ha! Mamy dwóch staruszków już w domu, jednego małego kotka. Więc dobrze, że tamtego sklonowałam. Dobra, Maciek, skończ to jedzenie, weź prysznic. Tak, klakier już niech idzie spać. Felix byś skorzystał i też zjadł. Tak, czyścić się chcesz? Dobrze, to jak zjesz, to będziesz tu badał pod spodem. Pospomniałam tych trochę pragnień twoich. Aha, no zabawce z kocimiętką. Tak, o, nakarm. Widzisz, Maciej, ty lepiej pamiętasz, że trzeba karmić zwierzęta niż ja. Dobrze, idź spać na razie. Skoro tej twojej pokraki nie ma. No jest współlokatorem, nie wiem. Dobra. To my mieliśmy spełniać te. Tak, idź tam zbadaj. Czemu malutki jest smutny? No to tu jest toaletka. Jazda. Dobra. Może skończysz już to badanie. No.
Weź się jeszcze teraz poczyść. A tam weź zabawkę. Do tej kąpieli na płytę ci nie zrobię, więc sorry. Kto to znowu włączył? Jeszcze drapać byś chciał. Aż wymienimy ci i drap. Ćwicz polowanie. Ty byś chciał trącić nosem. Dobrze. To za chwilę idziesz jeszcze drapać koci domek. Dobra, to już zostaw. Jak tam ty sobie tu siedzisz, ty sobie drapiesz. Jak skończysz drapać, to idź zjedz. Kto tam się wykłóca pod drzwiami? Pianista. A co tu pianistka robi? No dobra, niech sobie robi, jak przyszła. Aha, moja lokatorka śpi tu w domku. No świetnie. No i po to łóżko zaklepałam, żeby ona spała w domku. No w takim razie mogę sobie jeszcze drugą lokatorkę dobrać. Tylko żeby znowu jakaś stara nie przyszła. Nie wiem, może kogoś się znajdzie. Poszukajmy, kto tu jest sensowny jeszcze. Kto wylazł? Derek? Derek. A Madzia nie wyłazi wcale, obraziła się najwidoczniej. Teraz mam dylemat, którą... Nie, no tą możemy zaprosić jako lokatorkę. Dobra, zaproś. Jak wstaniesz? O której ty wstaniesz? Ja no, wcześniej ciebie obudziłem, bo już i tak jesteś wyspany. Tak, a Darek oczywiście pierwsze co do telewizji. No dobra, baw się, ty chciałeś i tak poprawić umiejętność łowiectwa. Chyba na 8 poziom, tak? Tak. No, to wszystko ci by się spełniło ładnie. Tu masz 1000, ty masz znowu ładnie. Nie, wymiotnika nie bierzemy. Dobra, poczekamy, że będziemy mieli więcej tych punktów. No to co, malutki? Polozłeś sobie, a idź. Dobra, tamto sobie zaprosimy. Niech będzie też lokatorką. O, fajnie, klapier. Koci domek, chcesz drapać? Mistrzostwo, dobra. Tutaj sobie drap... Ty, ja ci zaraz popilnuję tego. Nakrzycz na tego kota. Matku, wstań już, ile będziesz spał. Gdzie ten kot uciekł? Wzmocnienie, zgań, agresywny. Ja ci dam agresywny. Nie wolno, nie wolno. No, ale za to masz ci pogłaskę. No, dobry kot z ciebie. To jest szósta. Zaproś tą tą. Ja się zaproś. Za 20 godzin pogrzało ciebie. Uhuhu, a jak ty się odwaliłaś dzisiaj. Po co ci te okulary? Może pochwal, jak ona fajnie wygląda, co? Co prawda śmierdzi, ale... Derek, czy ty musisz przyłazić wtedy, kiedy nie trzeba? Weź pogadaj trochę z ojcem. Co ty nie chcesz ze starym gadać? Tak, mruczek ma urodziny. Nie. Nie będziesz mnie macał. No nie. Posprzątaj, Maciej. Dobra. Dobrze, nie, ona pójdzie się umyje, niech nie śmierdzi. Tak, pobaw się chwilę z kotem. I zaraz będziesz grał, bo dzisiaj wszyscy masz spełniały swoje pragnienia, to ty też może uda ci się. Zaraz, romantyczny. Weź spontaniczny pocałunek, co się będziesz z nią cykał. No. Jest zauroczona. Maciej ma reputację nieprzyzwoity. Jak to, nieprzyzwoity? No przecież Ashley nie żyje, no. To się nie liczy tam. Że on zawsze miał nieprzyzwoity, to tam niewielka różnica mu. Te skrzydełka i konia się trzeba będzie zmienić. Dobra, to już tamtej drugiej też nie będziemy zapraszać, bo po co? Koci, nie przeszkadzaj w tym momencie. Koty mi nie pozwalają, czy jak? No.
tak do łóżka, gdzie do domku? Przecież ja tam nie wlezę. Jeszcze jakieś dziwne naokoło będziesz mi latała, no. Aha, bo ja chyba zablokowałam drzwi dla innych. Odblokuj, no. No chodź tu, 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 tu. Zaraz, ja ci pomogę. Dobrze, dobrze. No. To ja mam rozumieć, że jak ty nie mogłaś wejść przez drzwi, to przez okno chciałaś się pchać? Ty masz fajną branko, pokaż się. Aha! Dobrą gościa, muszę przyznać. Lepiej cię bez okularów. No, dobra, to na razie byłoby na tyle z tobą. Ja sobie pójdę do gitarki w takim razie. Nie, nie, Dave, jestem tylko graj solo. I w sumie... Skoro macie... znowu zysków nie dobrałam. Macie mieć dzisiaj urodziny, dlaczego ja... Aha, bo to było to... Wszystko. Tak, odbierz. Skoro Maciej ma dzisiaj urodziny, skąd ja znowu mam tyle pieniędzy? To można byłoby zaraz tort kupić. Mogę wykupić ten szpital? Idź wykup. Tyle pożytku z ciebie będzie. Jeszcze zrobię wszystko, będziesz miał tu wykupione. Dobra, to do domu. O, znowu go bolało. No fajnie, on dzisiaj urośnie. Ciekawe, jak będzie wyglądał. A ten, kiedy umiera? Felix? 25 dni, za 5 dni umrze. Teoretycznie już w przyszłym odcinku. Dobra, badaj pod spodem, bo chciałeś. Tego chciałeś ściskać? Nie, bo zaraz będziesz miał kłaki. Maciej ma ile? 4 dni. Ale zróbmy mu już dzisiaj tę urodzinę. A. Nie tu. Tu. O, będziesz sobie dmuchał świeczki. Już? Dobra. Jak nie? Chodź tu. Chodź na parcelę, to będziesz mógł sobie przejść w grupę wiekową. No, zdmuchuj. Trzeba ci będzie już takie poważniejsze ubranko kupić. Bo już wiesz, dorosły, no to... Boże, Maciej, ty jesteś biedny. Ty masz pieniędzy, żeby to nawet wymienić. To możesz wymienić i już kompletnie nie masz pieniędzy. To po ostatnim pożarze, co było. Dobra, Maciej jest dorosły. Dobra, to poszukajmy pieniędzy w takim razie. Ktoś musi mieć. Stadion nie ma pieniędzy. Jak tu nie ma nigdzie pieniędzy? No, nie masz skąd tych pieniędzy odebrać, panie. O, jest! Będziesz żył. Nie umrzesz z głodu. No to sobie torcik teraz zjedz. O, wymień to, niech wygląda. Sprzątnij później jedzenie. Ta nasza pokraka jest z nami, czy nie? Tiara. Dobra, skoro nie chcesz jeść, to schowamy. O, napełnij. Właśnie domem trochę się zajmij, chłopie. Wynieś śmieci. Nie, tylko byś latał za babami. A, to ta wieśnia tą muzykę wyłącza. Trudno. Logan nie żyje! Dobra, poopłakuj go i sprzątnij. Czy teraz w każdym odcinku ktoś będzie umierał? Co ty byś chciał? Przeprowadzić się do nowego domu. Dobrze, weźmy mu to. I co wy na to? Ma się Maciek przeprowadzać, czy nie? To już jest wasza decyzja. A. Co się dzieje? No jak jesteś głodny, to idź zjedz, masz problem. Potem sobie użyj. Idź spać. Tu. Tu śpi. Dobra, Maciej posprzątał. To zaraz zobaczymy, jakie są domy ewentualnie. Przeprowadź się w obrębie.
Nie, dobra. To w takim razie po prostu będzie wasza decyzja, czy on ma się przeprowadzić, czy nie. I najwyżej ja mu znajdę tutaj jakiś wypasiony, ciekawy domek, czy coś. Gdzieś mu coś się znajdzie. Ale taki domek, nie? Bo ja nie chcę do wieżowców się wprowadzać. Tylko gdzieś tutaj bym domek mu jakiś znalazła, czy coś. Dobra. Co ty, panie, byś jeszcze teraz zrobił? Prysznic byś wziął. Weź prysznic. Oczywiście, jakbyśmy się. No już możesz. Jakbyśmy się przenosili, to byśmy wszystkie nagrobki z sobą zabrali. Tak, oczywiście musisz smażyć. Jest 19. Ty, Maciej, jutro też nie masz do pracy. To akurat niedziela byłoby dobrym dniem na przeprowadzkę. No to idź, możesz pobawić się z kotami. Ja, żeby te okazje nie wyskakiwały ciągle tylko na osobistość. To byłoby ciekawiej. Mruczuś ma urodziny, że mu ta łatka została na plecach. Je, ma łatkę. Jakiś słodki. Jeszcze mu trzeba tylko tą cechę nie niszczę wyrobić. Na razie niech użyje. Potem może drapać. Maciek, idź już może spać. Co ci nie pasuje, no? Później się przeprowadzisz, jak widzowie tak zdecydują. Jak nie, to będziesz siedział tu. Jakiś wykombinujemy ci domek. Ty drapania byś chciał? Zostaw tiarę. Bo ona niech ciebie zostawi. Ten świetnie się postarzy, wygląda jak Batman. Ten drapie, to potem niech sobie idzie jeść. No mruczuś chce tu drapać. Dobra. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszkę się podziało. Maciek sobie, powiedzmy, jako taką sympatię znalazł. Co prawda, nie mówię, że to jest ta ostatnia i jedyna sympatia, ale cóż, zobaczymy. Nawiedzają nas oczywiście duchy, urodziny, i to znaczy impreza się udała. Urodziny Maciek chciał przejść w samotności. Koty nam się wszystkie prawie postarzały, jeden dorósł. Mruczuś będzie stary za 16 dni, więc on chyba jedyny całą tę serię przeżyje. Zobaczymy. Dobra, a na razie Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne i tak jak Was prosiłam, powiedzcie, czy przeprowadzić Maśka, czy nie. I jakbym przeprowadzała, to w jakąś taką super wypasioną willę. Ale to jeszcze zobaczymy. Decyzja należy do Was. Dzięki jeszcze raz serdecznie, no i cześć.